Buongiorno wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie taki luźny w sumie temat, niektórych troszeczkę może uświadomię w niektórych sprawach, ale no zbliża się, powiedzmy sobie szczerze, sezon urlopowy, wakacje, powiedzmy sobie jest takie może niecałe 8-10 tygodni, gdzie wyjdziemy, większość ludzi wyjdzie na plażę, na baseny i tak dalej, gdzie nagle teraz będą się ludzie orientowali, już się to zresztą zaczęło, orientowali, że troszeczkę się zaniedbali i że chcieliby zacząć, no nie wiem, jakąś tam, powiedzmy sobie, redukcję, żeby doprowadzić ten organizm do jakiegoś wyglądu, żeby nie było ludziom, nie wiem, wstyd i tak dalej, na plaży czy gdziekolwiek inaczej. I powiedzmy sobie szczerze, 80%, według mnie 80% ludzi nie zrobi formy, którzy zaczynają jakąś tam redukcję i tak dalej, jakąś tam walkę o lepszą sylwetkę. I już wam powiem dlaczego. Słuchajcie, zgłasza się do mnie taka osoba, że chciałaby zredukować, idzie urlop, że kurczę, nie wygląda najgorzej, tkankę tam, powiedzmy, tkanki tłuszczowej ma tam na poziomie, nie wiem, 20 plus minus parę procent tkanki tłuszczowej i że chciałaby do wakacji fajnie wyglądać. No i oczywiście jak najbardziej, ok, wysyłam raport, dostaję wiadomość zwrotną, wysyłam wszystkie rzeczy, treningi, jak to wygląda. Wszystko super, jeden dzień, na drugi dzień jakieś tam pytania i tak dalej i zaczyna się. Czy mogę sobie od czasu do czasu zjeść ciastko? Cokolwiek innego. Czy na przykład mam urodziny, nie wiem, mam urodziny i tak dalej. I słuchajcie, ja rozumiem, oczywiście, większość osób nie szykuje się na zawody, nie wiem, na jakieś tam występy i tak dalej, nie chce zrobić sobie jakiejś tam sesji fotograficznej, żeby zrobić raz w życiu formę i tak dalej, mieć na pamiątkę, tylko po prostu jakoś dobrze wyglądać. I co wtedy? Zaczyna się problem, bo ja jestem raczej taką osobą, że okej, te produkty można sobie dostosować naprawdę pod siebie. Tych produktów jest naprawdę sporo i jak tylko ktoś ma jakąś taką delikatną smykałkę do gotowania, zawsze jest w stanie zrobić ten posiłek naprawdę w zajebisty sposób. Naprawdę w taki sposób, że on to zje ze smakiem i tak dalej. Ale zapala się u kogoś w głowie coś takiego, że on na przykład codziennie do porannej kawy nie może sobie zjeść ciastka, nie może sobie zjeść jakiegoś wafla ryżowego czy czegoś, bułki. Nie, nagle jego psychika dostaje coś takiego, że on ma zakaz. I nagle, gdzie taki był, kurczę, zmotywowana, bo to szczerze mi się tak... według własnego doświadczenia, sorry, ale 70% tak to wygląda u kobiet, resztę u facetów. Dostaje i zaczynają się wiadomości. Czy może zjeść to? Czy jakieś takie ciastka? To są ciastka fit. No to wtedy mówię, przeczytaj sobie skład z tyłu. I zaczyna się. No tu jest to, tu jest tamto. Ale dlaczego nie mogę? Na przykład dołożę sobie to do tego posiłku. No nie, ja uważam, rozpisałem jakieś produkty, dałem produkty, które można sobie zastępować innymi produktami. Jeżeli jest ktoś zmotywowany, ma w głowie to, że on chce naprawdę zrobić to, co zrobi, to będzie się tego trzymał. A jeżeli ja w pierwszym tygodniu widzę, że ktoś już zaczyna kombinować, zaczynają się problemy, czy może to, że tutaj nie dojadł to, później sobie dojadł to, a tutaj nie miał czasu... No to sorry,
ale albo marnujecie swój czas, mój czas, wasze pieniądze, bo nie jesteście szczerze chyba mentalnie gotowi na takie coś. Zrobienie nawet takiej formy fajnej plażowej z kostką na brzuchu albo u kobiety z taką smukłą sylwetką wymaga niestety wyrzeczeń. Trzeba to zaakceptować, musicie to zrozumieć, że to nie jest tak, że będziecie chodzili wiecznie najedzeni, będziecie trenowali sobie 3-4 razy w tygodniu, troszeczkę kardio i ta sylwetka będzie się wam robiła zajebiście dobrze. No niestety, to tak nie funkcjonuje. Nawet jeżeli ktoś chce zrobić taką sylwetkę plażową, musi w to włożyć wysiłek, cokolwiek by to nie było, nawet jak chcesz, nie wiem, i to nie mówię o sylwetce, tylko o czymkolwiek innym, chcesz coś osiągnąć na troszeczkę wyższym poziomie niż inni ludzie, musisz dać coś od siebie. Na wszystko jest czas. Jest czas na kucze, za przeproszeniem, obżarstwo, ale jest też czas na przytrzymanie, za przeproszeniem, diety. Spięcia dupy w kupę i zdać sobie sprawę z tego, że no niestety, jeżeli nie włożymy jakiegokolwiek wysiłku, swojej energii w coś, co chcemy osiągnąć, to chuja z tego osiągniemy, za przeproszeniem. Ludziom się tak wydaje, że oni dostaną rozpiskę, plan treningowy, plan dietetyczny, co mają robić i będą się czuli tak jak teraz, będą się czuli cały czas. Nie będą głodni, nie będzie im doskwierało nic, żadne jakieś tam problemy. Jak już delikatny głód podpada, to czy mogę zjeść to, czy nie? Nie, masz się, kurwa, trzymać cały czas jednego i tego samego planu. Ktoś... Nie ma półśrodków w takim czymś. To już trzeba być naprawdę genetycznym freakiem, żeby sobie pozwolić na takie rzeczy. Nie oszukujmy się. 95% ludzi nie jest w stanie zrobić sobie od tak, jeb, chce mi się formę, szybko chudnę, będę wyglądała zajebiście na urlop. Nie ma takiej możliwości, no sorry. Musicie zdać sobie z tego sprawę. I między innymi dlatego, że ktoś nie ma samozaparcia, że jemu się to wydaje takie, kurwa, prościutkie wszystko, to dlatego ktoś nie robi formy. Początek, tydzień, dwa tygodnie. Nie ma problemu z delikatnymi odstępstwami, bo na początku jest, wiadomo, największe efekty, najszybciej to wszystko idzie, jest spoko. Później, jak już zaczyna delikatnie głód doskwierać, no to zaczynają się wszystkie jaja, jakie są możliwe. Następna sprawa. Ludzie dostają rozpiskę jakichś tam produktów i tak dalej. Do wyboru jest rzeczy naprawdę w cholerę. Dostają jakieś zamienniki. Ja, szczerze mówiąc, nie jestem kucharzem dla kogoś. Ja daję produkty. Nie będę wam mówił, w jaki sposób macie sobie zrobić kurczaka, kurwa, na słodko-kwaśno, nie wiem, z przyprawami takimi, w taki sposób, nie wiem, kurwa, z kaczki zrobić indyka i tak dalej. Ja nie mam na to po prostu czasu, mam inne rzeczy na głowie. Wystarczy troszeczkę pomyśleć, zajrzeć w Google, popatrzeć, co z czym można połączyć. To nie boli. To jest jedna minuta, a macie tyle zajebistych rzeczy. Chyba oczywista sprawa, że jeżeli ktoś dostaje rozpiskę albo coś, to chyba oczywista sprawa, że nie będzie smażył, nie wiem, kurczaka na Bóg wie jakiej ilości oleju, tak jak kurwa kotlety. Wiadomo, położysz na teflon, nasmarujesz delikatnie tłuszczem i na tym zrobisz. Tak samo zajebiście dobry produkt. Nie rozumiem mentalności osób, którzy rozpisują i oczekują ode mnie, że ja będę ich kucharzem, trenerem, dietetykiem i kurde, Bóg wie,
co jeszcze? Psychologiem. Dla niektórzy powinni się udać naprawdę do dobrego specjalisty, żeby im pomógł, bo naprawdę mają wyobrażenia, Bóg wie jakie. I dlatego uważam, że jeżeli jesteście na coś zdecydowani, to powinniście sobie brać pod uwagę rzeczy, które niestety mogą wyskoczyć po drodze i które są naprawdę związane z czymś, do czego dążycie, bo nic nie przychodzi, sorry, łatwo, tak od pstryk. Musicie dać niestety coś od siebie, żeby coś osiągnąć. Więc osoby, pewnie będziecie oglądali niektórzy podopieczni tutaj ode mnie ten film. Nie obrażam tutaj oczywiście nikogo, żeby nie było. Ale zdajcie sobie sprawę, że żeby coś osiągnąć, no musicie spiąć dupę i kurwa dać coś od siebie. Na wszystko przyjdzie czas, ale jeżeli macie jakiś cel, jakieś marzenie, to spełniajcie je konsekwentnie. I tyle. Taki drobny film dla was. I tyle. Dobra. Trzymajcie się, nie obrażałem nikogo, a już niedługo wlatuje konkurs. Także sayonara.